Scenografia zmieniona i oto nasze dwa zestawy. Jeden zestaw, którego jeszcze nigdy nie miałem. Jest to zestaw policyjny. Ostatnio dużo zestawów jest. Co ciekawe, według statystyk LEGO, najlepiej sprzedanym plastikowym ludzikiem jest właśnie policjant. Nie pamiętam dokładnie liczb, ale są to oficjalne dane z książki o historii LEGO. Tak czy inaczej, historia tej fantastycznej firmy z Danii jest niesamowita. I niedługo ją Wam przytoczę. Zestaw jest całkiem fajny. Mamy tutaj ciężarówkę, mamy tutaj policjanta z LEGO City, mamy też kryminalistę. Mamy też Duke'a, Klarę i Snake'a. Snake to jest ten złapany. Nie wiem, z czego on się tak cieszy, skoro go złapali. Ale może wie, że zaraz ucieknie. Tylko że niestety przeoczył to, że ja będę ten zestaw składał i raczej nie dam mu ucieknąć, jakkolwiek to dziwnie brzmi. LEGO City i bardzo fajny kamper. Teraz kampery są w modzie. Ostatnio mój kolega powiedział, że za 10 lat zamierza się dorobić takich pieniędzy, że nie będzie musiał już pracować i kupi sobie kampera i będzie jeździł po całym świecie. Wyobraźnia ludzi jest niesamowita. Ale ten kamper jest prawdziwy. Tak czy inaczej. Życzę mu wszystkiego dobrego i takiego właśnie kampera. Jak widzimy, kamper wygląda całkiem nie najgorzej. Jest otwierany. Całkowicie otwierany. Góra jest zdejmowana i ma dwa piętra. Ma też ciekawe oprzyrządowanie czy akcesoria. Trochę to przypomina takie połączenie fajnego LEGO City i tego nieco mniej atrakcyjniejszego LEGO Duplo. Tak czy inaczej, bardzo mi się to podoba i jestem ciekaw, jak to wszystko będzie wyglądało. Oczywiście wiemy dobrze, że LEGO jak zwykle nie zawodzi na żadnej linii. Teraz najważniejsza część. Muszę w miarę delikatnie otworzyć te pudła. Chociaż pewnie mi się to nie uda, bo pudła jeszcze mam zamiar wykorzystać do materiału. Więc nie chcę ich zniszczyć. Jakiś klocek jest luzem. Nie wygląda to najlepiej. I to jest to, co ja uwielbiam najbardziej. Naklejki w LEGO mamy. Ostatnio gadałem, że w LEGO nie ma naklejek. Jakże ja głupi byłem. Zestaw jest z 2021 roku. Czyli jest w miarę świeży. U mnie w sklepie leżał trochę. Co my tu mamy? Mamy nie za dużo części, czyli samochód może nie być taki duży, jak mi się wydawało. Wydawało mi się, że... Chyba widzę podwójnie, bo wydawało mi się, że mamy dwie takie książeczki. Ale tak czy inaczej, ta książeczka wygląda fantastycznie. No i mamy tutaj w aplikacji wygląd 3D, gdybyśmy nie wiedzieli, jak to złożyć. Oczywiście pewnie nie będzie z tym problemu. Dobrze, na razie włóżmy wszystko ładnie, tak żeby nic się nie zniszczyło. Klocki oczywiście, to znaczy torebki od klocków rozerwę i tutaj tym się za bardzo nie martwię. Bo to wszystko i tak nagrywam i przy materiale na pewno coś pokażę. Poza tym jeszcze będzie kilka innych zestawów LEGO, które pewnie Wam pokażę. Mamy teraz ten drugi zestaw LEGO i tutaj też na pewno nie będzie... No i tak jak Wam mówiłem, ten zestaw jest
z prawdziwymi postaciami z LEGO City, z tego serialu, który jakiś czas temu leciał na Nickelodeon. I to nie była zbyt fajna seria, ja wolałem serię LEGO Ninjago i szczerze mówiąc, tutaj są aż 3 torby. I cały czas mam wrażenie, tak samo są naklejki. Dlaczego tu są naklejki? Śmiem zapytać. Widać, nie znam się na LEGO. Cały czas mam wrażenie, że taka sama książeczka była w tym drugim zestawie. Ale nic mi tutaj nie wypadło. Zobaczę na nagraniu, gdzie mi to uciekło. Aha, czyli prawdopodobnie mi to nigdzie nie uciekło, bo to jest po prostu druga instrukcja od zestawu osobnego, czyli tego motoru i samochodu złodziei i policjanta, który ściga tego złodzieja. Fantastycznie jest to zrobione i jak zwykle jakość tego jest bardzo fajna. Więc skoro mamy tutaj już większość rzeczy, to przejdźmy teraz do najtrudniejszej sprawy. Mianowicie żmudnego składania. Nawet z tą instrukcją widzę, że tutaj jest dużo części i będzie składania. Baterię mam naładowaną, więc zobaczycie to w przerywniku. Oczywiście niedługim i tym razem niespodzianka. Będzie przerywnik, który będzie łączył wszystkie składania z dwóch części, czyli dwóch zestawów i wszystko zobaczycie naraz. W dwóch, a właściwie w jednym większym przerywniku i później spotykamy się obejrzeć te zestawy i to będzie punkt kulminacyjny tego odcinka po dłuższym czasie. Więc przerywnik i zobaczymy zaraz, co z tego wszystkiego wyniknie. A ja muszę sobie zmienić muzykę z Zeldy, bo ona mnie usypia.
Zima, szum wiatru, pierwsza gwiazdka i spadający śnieg przypomina każdemu dziecku, że dostanie fajny prezent. Oczywiście jest lato, ale to nie ma znaczenia. Chciałem nawiązać do atmosfery świątecznej, bo z takiego prezentu pewnie ucieszyłoby się niejedno dziecko. Wystarczy tylko spojrzeć na te fantastyczne modele, fantastyczne samochody. Jeszcze na kanale nie mieliśmy aż tak fajnych zestawów Lego. Zacznijmy od tego wozu policyjnego. Jest świetnie wykonany. Jednym naciśnięciem ma rozłączaną kabinę więzienną na więźnia. I wystarczy to lekko podłączyć,
ale ta kabina ma jeszcze wiele innych funkcji. Teraz możemy łapać złodzieja nie tylko kiedy nam wjedzie samochodem od tyłu, oczywiście tutaj się nie zmieści, ale kiedy nam wjedzie motorem od tyłu, to możemy go złapać, ale możemy go też złapać, kiedy wskoczy od góry, tak jak on. Jest tutaj, są tutaj podwójne drzwi od góry i od dołu. Jest to świetnie zrobiony model, ale to nie wszystko. Są też drzwiczki, które są otwierane. Otwierane drzwiczki, gumowe opony i bardzo dobrze wykonane klocki. Również światła i szyby są dobrej jakości. W środku mamy kubek policjantki. Jest tutaj też świetnie wykonana policjantka przerażona, nie wiadomo czym. A szkoda, bo były dwie wersje tej policjantki. Jedna była uśmiechnięta, a druga jest przerażona. Ale jest tutaj też super bohater na motorze. Policjant, świetnie wykonany motor. Oczywiście ten motor to w większości jest jedna bryła. Bo wiadomo, ciężko tak mały motor zrobić z klocków, ale wygląda również świetnie i również ma gumowe opony. Jest też samochód ze świetnie wykonanym podnośnikiem, który klika za każdym razem, kiedy ustawimy jego kąt nachylenia. W środku siedzi pani złodziej, czyli złodziejka z okularami. Jest również świetnie wykonana. Samochód może nie jest najfajniejszy, ale nie jest też najgorszy. Jest fajnym i ciekawym dodatkiem. Mamy jeszcze samochód kempingowy, który sam w sobie jest nie lada atrakcją. Jest otwierany z boku, a z boku mamy całe wyposażenie. Mamy dwa fotele. Mamy małe desery, których dostaliśmy niemało w zapasie. Wyglądają nie najgorzej. Przypominają mi te z tego naszego domku adwentowego. Jest też tutaj zestaw piknikowy. W tym zestawie mamy małe jajko, które jest aktualnie smażone. Mamy przenośną kuchenkę, mamy też rogalik. Mamy rodziców i najmniejsze dziecko, najmniejszą figurkę, jaką można było zobaczyć, zdobyć chyba w Lego. Pierwszy raz widzę tak małą figurkę. To jest oczywiście mama, jest też tata, który robi zdjęcia i jest zadowolony z siebie. Ale wykonanie tego wozu to już jest osobna, fantastyczna rzecz. Jest tutaj też pełno świateł. Przednich i tylnych. I szczegóły są bardzo fajne. Wóz jest nawet ciężki. Widać, że jest zrobiony z dobrych, fajnych elementów, z porządnych elementów. Są tutaj też drzwiczki otwierane. W środku jest kierownica. I jest tutaj także kubek kierowcy. Nie wiadomo dlaczego w każdym zestawie jest ten kubek kierowcy. Pewnie też jest z tym związana jakaś historia, a może nie. Wóz ma też fajne felgi i gumowe koła. I wygląda naprawdę fajnie, szczególnie ładnie połyskujące okienka, szkiełka, ten plastik imitujący szkło. I tak, muszę przyznać, że są to zestawy,
najlepsze, jakie mieliśmy na tym kanale. Najciekawsze. Teraz każdy może walczyć z bandytami i piknikować w przerwach. Teraz nikt nie będzie się nudził, a może ktoś po prostu dołączy te świetne wozy do swojej kolekcji. Bo myślę, że warto. Chyba nic więcej tutaj nie mam do dodania. Jeśli o czymś zapomniałem powiedzieć, to przepraszam. Zostawiam Was na moment z tymi fantastycznymi modelami, żebyście mogli się im przyjrzeć z bliska, jak zwykle. Dzięki za oglądanie i wesołych świąt! Oczywiście żartowałem. Wesołego końca lata! Oby dla Was było tak fajne i tak wartościowe, jak te dwa zestawy LEGO. Thank you.